W niedzielne popołudnie w miejscowości Żubryn doszło do, jak się później okazało, kolizji z udziałem trzech pojazdów. Dwie ciężarówki i osobowe Audi zderzyły się ze sobą, powodując wielogodzinną blokadę drogi krajowej nr 8 w obu kierunkach. Kolizja miała miejsce około 16:30, a normalny ruch został przywrócony tuż przed 22:00. W tym czasie na obwodnicy Suwałk powstał Gigantyczny korek, którym utknęły nie tylko ciężarówki. Kierowcy tirów całkowicie zablokowali oba pasy wiodące do węzła suwałki północ. W efekcie w gigantycznym korku, bez możliwości zawrócenia, stali również kierowcy osobówek zmierzających do suwałk. Nikt nie kierował ruchem na węźle suwałki południe, jadąc do miasta. Parę godzin spędziliśmy na obwodnicy suwałk w obłokach spalin, bo wszyscy grzali kabiny. Przez dwie godziny chodziliśmy od tira do tira. Prosząc, by kierowcy zjechali odrobinę na bok i umożliwili nam dojazd do miasta. Nikt nie informował o objazdach i wszyscy wpadaliśmy w zator. Tak, skarżyli się na brak organizacji podróżujący obwodnicą. Trudno nie przyznać im racji. Wystarczyłoby przecież przekierować ruch osobówek w zaledwie jednym punkcie obwodnicy, a w efekcie kierowcy zaoszczędziliby i czas, i nerwy.